On nie chce się przyznać. Kto nie chce się przyznać? Ramzin, inżynier, dyrektor Instytutu Termotechnicznego. Inteligent, tak jak inni. Oskarżono o sabotaż. I chcesz mi powiedzieć, że twoim zdaniem on się nie przyzna, tak? No nie wiem. Nie wiesz. On nie ulega perswazji. Ty jesteś z wykształcenia chemikiem. Tak. Naukowcem. Tak. Wobec tego odpowiedz mi na takie pytanie. Ile twoim zdaniem waży całe nasze państwo? Ja nie jestem pewien, czy was dobrze zrozumiałem, towarzyszu Stalin. Pytam cię, ile twoim zdaniem waży całe nasze państwo? Ze wszystkimi fabrykami, maszynami, z całą armią, ze wszystkimi okrętami wojennymi. Pytam cię, ile to wszystko waży? Zastanów się i odpowiedz mi. No nikt tego nie może wiedzieć. Mieści się to w kategoriach liczb astronomicznych. Otóż to. I ty myślisz, że jeden człowiek może znieść taki astronomiczny ciężar? Nie. Więc nie mów mi, że Ramzin albo ten czy inny więzień może znieść astronomiczny ciężar. Nie wspominaj mi nawet, dopóki nie będziesz miał jego wyznania winy na piśmie. Tak jest, towarzyszu Stalin. Idź teraz po Litwinowa. Sukinsyn. No twoja żona rozkręciła to wszystko? Tak. Kiedy byliśmy w Londynie, zaproponowała Bernardowi Shaw, żeby odwiedził nasz kraj. Uznał to za dobrą propozycję. Powiedział, że zabierze z sobą przyjaciół i stąd obecność Lorda i Lady Astor. Bernard Shaw. Co o nim myślą kapitaliści? To samo, co wszyscy. Uznają za największego żyjącego dramaturga. Anglicy go lubią? Owszem, podziwiają. Uważają za najbardziej inteligentnego człowieka w kraju. Najbardziej inteligentnego człowieka w Anglii? Tak. To niewiele znaczy. Co on napisał? Mnóstwo rzeczy. Eseje, traktaty polityczne, wstępy do swoich sztuk, no i oczywiście same sztuki. A, jakie sztuki? Pigmalion, Święta Joanna. On pisał o świętych? Myślałem, że jest socjalistą. W tej sztuce Joanna jest socjalistyczną świętą. Socjalistyczną świętą. Takiego człowieka uważa się za najbardziej inteligentnego w Anglii. Ta sztuka cieszyła się powodzeniem również w naszym kraju. Nie widziałem tego. Chcę dodać, że on podaje się za komunistę. Na tej samej zasadzie, na której Tolstoj podawał się za wieśniaka. Pod wieloma względami oczywiście przypomina to, że ja myślę, że stąd bierze się jego popularność w naszym kraju. On jest bogaty? O tak, ma posiadłości w Londynie, na wsi, ma dużo samochodów, szofera. No. Można by pomyśleć, że jest członkiem politbiura. A ten Lord Astor, jego żona. No oni też są bogaci. Dorobili się na handlu futrami. Zamknij się, Jagoda. Ona jest pierwszą kobietą, która została wybrana do brytyjskiego parlamentu. Oczywiście z ramienia partii konserwatywnej. Walczy o prawa kobiet i urządza wspaniałe przyjęcia. Jest Amerykanką? Nie, urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Podziwia Mussoliniego? Owszem, tak samo jak Shaw. To jest jej mąż? Wicehrabia Waldorf Astor. Czy nie istnieje gdzieś hotel Astor? Waldorf Astoria w Nowym Jorku. To co? Dali mu na chrzcie imię tego hotelu? No,
Niezupełnie. Jego ojciec nazywał się Waldorf Astor, zbudował ten hotel i nazwał tak go na swoją cześć. Rozumiem. Kult jednostki. My w Leningradzie też mamy, zdaje się, hotel Astoria. Tak jest. Może trzeba by zmienić nazwę. Wicehrabia Astor jest właścicielem gazety Observer, a jego brat John Astor jest właścicielem Timesa. Żydzi? Nie. Jak to nie? Handlarze futrami, właściciele gazet na pewno nie są Żydami? Na pewno. Ja zawsze potrafię rozpoznać Gruzina. Myślę, że ty zawsze poznasz Żyda. Co taki socjalista robi wśród tych arystokratów, kapitalistów? Są jego przyjaciółmi, a on jest wielkim zwolennikiem Związku Radzieckiego, więc być może chce ich nawrócić. Jak jest program wizyty? Przyjeżdżają jutro, będą tu przez 9 dni. Zamierzamy zadbać o to, żeby byli bardzo zajęci. Nie ma mowy o wyjeździe na Ukrainę. Nie, nie, nie. Moskwa, Kreml, fabryki, wieczór w teatrze, potem 2 dni w Leningradzie, obóz pionierów, odpoczynek w domu w czasowym dla robotników. Żadnych wizyt na Ukrainie. To nie wchodzi w rachubę. Czy ja się mam spotkać z tym Szołem w cztery oczy? On byłby wdzięczny, gdybyście zechcieli przyjąć także jego przyjaciół. Dobrze. Kiedy? Myśleliśmy, oczywiście, jeżeli zgodzicie się, o środzie, przyszłej środzie, 29, o 8. W sobotę 26 obchodzi 75 urodziny, więc myślałem, że byłoby miło, gdybyście zechcieli mu złożyć życzenia. Przypomnij mi, otworzymy francuskiego szampana. Ale on jest abstynentem, więc lepiej podać tylko herbatę. Rosyjską herbatę. O ile wiem, Lady Astor też woli herbatę. Jest rzeczniczką wstrzemięźliwości. Wstrzemięźliwość? Co to takiego? Ona jest przeciwniczką alkoholu. A? To co robi w Rosji? Gdzie oni teraz są? W pociągu gdzieś między Warszawą a Moskwą. Nie rozgłaszajcie tego, że ich przyjmę. Do ostatniej chwili. Witam w Związku Radzieckim. Witam. Cieszę się, że się ponownie spotykamy. Dziękuję bardzo. Pamięta pan zapewne moich przyjaciół, Nancy, Waldorf Astor. Proszę bardzo. Nazywam się Watson, jestem trzecim sekretarzem ambasady brytyjskiej. Pan ambasador kazał mi przeprosić za swoją nieobecność i prosił, abym powitał pana w jego imieniu. Rosjanie przysyłają komisarza do spraw zagranicznych, a Brytyjczycy trzeciego sekretarza ambasady. Witam w Związku Radzieckim, panie Show. Thomas Harvey z Chicago Daily News. Jakie są pańskie pierwsze wrażenia z pobytu w komunistycznym kraju? Pan Show jest po długiej, ciężkiej podróży. Proszę nie zadawać mu głupich pytań. Nie zachowuj się tak, jakbyś była moją matką. Dlaczego pańska wizyta potrwa tylko 9 dni? Chciałbym być tutaj 9 lat, ale jesteśmy bardzo zajęci. Królewskie przyjęcie. Nie podpisuj się. To jesteś taki nerwowy. Nie jestem. Jesteś. Dlaczego nie patrzysz mi w oczy? Przepraszam. Towarzyszu, mieliście rację z tym astronomicznym ciężarem. Mam te liczby. Z Ukrainy? Z Ukrainy. No. Obliczono, że plony będą o 12% niższe niż przeciętnie, a mimo to dostawy żywności wzrosną o 44%. Istnieje pewien problem. Napotykamy na opór.
Co to znaczy opór? Metoda jest prosta, bo chłopi produkują tylko tyle żywności, żeby starczyło jej dla nich, a nic dla państwa. Powiedz naszym ludziom w terenie, że mają zabierać z każdej stodoły całe zboże do ostatniego worka. Najdalej, do przyszłego roku chłopi nabiorą rozumu. Tak jest. Jeżeli cudzoziemcy będą się upierać przy wyjeździe na Ukrainę, zawieziecie ich na bezpieczne tereny. Jeżeli będziemy mieli dalsze kłopoty, postawimy przed sądem sekretariat rolnictwa. Wszystkich. Wszystkich. Oskarżycie ich o sabotaż. Albo o to, że wykorzystywali swoje stanowiska, żeby doprowadzić do klęski głodu. Zapisz to. Czy cudzoziemcy zadają jakieś pytania? Prawdę mówiąc, nie. Co to znaczy, prawdę mówiąc? Co się teraz z nimi dzieje? Ten stary ma mnóstwo energii. W kilka minut po przyjeździe, zanim jeszcze zjedli obiad, uparł się, że chce zobaczyć mauzoleum Lenina. A oni musieli oczywiście pojechać razem z nim. Spojrzał na ciało Włodzimierza Ilicza i powiedział: czysto intelektualny typ. To jest prawdziwa arystokracja. Potem chciał zobaczyć Kreml. Ktoś pokazał mu jedną z cerkwi, którą zamierzamy zburzyć. Nie poparł tego pomysłu. Powiedział: Rosjanie powinni teraz rozpocząć realizację 5-letniego planu estetycznego. To jeden z tych jego dowcipów? Ja nie wiem. No, powiedział też: gdyby do takiej rewolucji doszło w Ameryce, Anglii lub Francji, wszystko zostałoby rozgrabione. Lady Astor straciła panowanie nad sobą. Nie podobała jej się krytyka Zachodu. Powiedziała: jeżeli będziesz tu stał i monologował, nie zdążymy niczego zwiedzić. Potem zjedli obiad i później jeden z tłumaczy spytał Lady Astor, czy chciałaby odwiedzić sklep Inturistu, w którym sprzedają starą biżuterię. Odpowiedziała mu: dziękuję, ale nie kupuję kradzionych kosztowności. Chyba polubię tę Lady Astor. Ona jest atrakcyjna? A ja nie wiem, jeszcze jej nie widziałem. Bo to jest fotografia. Nie widać, czy ma cycki. To był jeden z moich dowcipów. Czy ta Lady Astor i Shaw są kochankami? Nie, wydaje mi się, że raczej przyjaciółmi. On jest za stary. Nie bądź taki pewny. Kiedy byłem mały, w Gorii mieszkał pewien starzec. Miał 91 lat. Jednego dnia przyszedł do księdza, żeby się dogadać w sprawie swojego ślubu. Ksiądz go pyta: dlaczego chcesz się żenić w twoim wieku? A on mówi: wcale nie chcę, proszę księdza, tylko muszę. (Śmiech) 91 lat. Tacy są Gruzini. Ale... Wieczorem wybrali się na operę za 3 grosze Bertolda Brechta i Kurta Weila. Oni są Niemcami. Żydami. Wiem, kim oni są. Brecht to jest nasz człowiek. Shaw i jego przyjaciele zostali wspaniale powitani. Cały zespół wyszedł na scenę z czerwonym sztandarem. Napisano na nim po angielsku: witamy wspaniałego mistrza Bernarda Shawa na rosyjskiej ziemi. Musiał być bardzo duży sztandar. Istotnie, był duży. Po południu odwiedzili fabrykę Elektrozawod. Przedstawiono im grupę robotników, którzy należą do kółka literackiego. Bardzo dobrze. W Anglii na pewno nie mają czegoś takiego. Wpisał się do książki gości: mój ojciec zbyt dużo pił, ja zbyt wiele pracowałem. Wykonajcie plan 5-letni w 3 lata, a potem odpocznijcie.
On próbuje ich zdemoralizować? Nie, nie, to był stanowczo jego kolejny żart. No i ta Astor oznajmiła, że chce coś powiedzieć. Odnieśliście sukcesy, ale jesteście zbyt zarozumiali. Bezczelna dziwka. Ktoś spytał ją, czy wolałaby żyć wśród robotników brytyjskich czy rosyjskich. Wolę Brytyjczyków. Rosjanie mają wiele zalet, ale są przerażająco ulegli. Brytyjscy robotnicy mają charakter i nie pozwoliliby sobą kierować tak jak Rosjanie, nawet gdyby było to dla nich korzystne. Poza tym powodzi im się dobrze, wywołało to wielki gniew naszych ludzi. Ktoś zawołał, komu się dobrze powodzi, proletariuszom czy kapitalistom? Próbowała mu odpowiedzieć, ale robotnicy zagłuszali ją. Wtedy Bernard Shaw powiedział, im częściej spotykam proletariuszy, tym bardziej dziękuję Bogu, że nie jestem jednym z nich. Żałuję, że nie rozumiem jego dowcipów. Lady Astor, proszę mi wybaczyć, że wyciągam panią z przyjęcia. Ale otrzymaliśmy depeszę adresowaną do pani i pana Shaw'a. Z Londynu? Nie, ze Stanów Zjednoczonych. Jak to? Kto je wysłał? Nie wiem. Myślę, że powinienem tutaj poprosić pana Shaw'a, prawda? Tak, i proszę też poprosić mojego męża. Zupełnie niezwykłe. Oni w ogóle z nami nie rozmawiają. Rozmawiają tylko ze sobą i to po rosyjsku. Są okropnie nieuprzejmi. Gdzie jest Shaw? Ach, ten młody człowiek. Usiłuje go wyciągnąć z ramion jakiejś okropnie grubej Rosjanki. Słuchaj, ona może go zmiażdżyć. A nic nie szkodzi, on to bardzo lubi. O co chodzi? Dostaliśmy ze Stanów telegram napisany po rosyjsku. Co za wspaniałe przyjęcie. Widzieliście kiedy taką niezwykłą gościnność, jak kulturalni i odczytani są ci komuniści, jak chętnie chodzą do teatru. To znaczy tylko, że oglądali twoje sztuki. Dokładnie. Może pan to przetłumaczyć, to jest po rosyjsku. Oczywiście. Przysłał ją Dmitry Krynin, profesor budownictwa komunalnego na Uniwersytecie w Yale. Nigdy o nim nie słyszałem. I co on pisze? W imię zasad humanitaryzmu błagam o udzielenie pomocy mojej... Boże, kiedy słyszę o zasadach humanitaryzmu, wpadam w panikę. Ci ludzie o nic innego nie proszą, tylko żeby im coś kupić na czarnym rynku. Przestań żartować, niech pan czyta dalej. W imię zasad humanitaryzmu błagam o udzielenie pomocy mojej żonie, która przebywa w Moskwie. Mój syn i ja odwiedziliśmy Stany Zjednoczone i postanowiliśmy tu pozostać. Władze nie pozwalają mojej żonie na przyłączenie się do nas. Jest ona ofiarą komunizmu, okrutnego, zdegenerowanego systemu, wprowadzonego przez okrutnych i zdegenerowanych ludzi. Podaję też moskiewski adres swojej żony. Nic z tego nie rozumiem. Dlaczego nie pozwalają tej pani połączyć się z mężem i synem? Nie wiem. Bardzo mi przykro, ale oczywiście nie znam szczegółów tej konkretnej sprawy, ale oni lubią zatrzymywać tutaj jedną osobę jako kogoś w rodzaju zakładnika. A jeśli profesor i jego syn powrócą kiedykolwiek do Związku Radzieckiego, zostaną natychmiast aresztowani i... No i co? Bardzo mi przykro, ale zapewne straceni. Bzdury, kompletne bzdury. Teraz rozumiem, skąd się bierze antyradziecka propaganda. Nie jesteśmy na wiecu. Przestań zachowywać się jak demagog. Chce pan powiedzieć, że oni chcą użyć jego żony jako zakładnika? Tak jest, sir. To jest nikczemność. Ja wracam na przyjęcie. Nie ma mowy. Musimy to omówić, zastanowić się, co zrobimy. Nie zrobimy nic. To ty tak uważasz. Proszę poprosić tu pana Litwinowa. Nancy, bądź rozsądna. Gdybym była rozsądna, nie byłabym Nancy Astor. Proszę wezwać tu pana Litwinowa. Co ty chcesz zrobić? Nie zamierzam stać bezczynnie. To nie leży w mojej naturze. Każda nasza inicjatywa może jej tylko zaszkodzić. Nie wezmę udziału w żadnej akcji, która by pogorszyła jej położenie. Albo poprawiła.
drodzy przyjaciele, cóż to, nie podoba wam się przyjęcie? Wszyscy czekają na was, wracajcie na salę, pragną was poznać. Świetnie się bawimy i właśnie mamy zamiar tam wracać. Nie, nie mamy. No, mamy, właśnie, że mamy. Myślę, że pana niepotrzebnie fatygowano, panie komisarzu. Panie Litwinow, zwracam się do pana jak do cara. Jak za dawnych czasów wnoszę petycję do pańskiego rządu. Proszę, żeby w imię humanitaryzmu uratował pan tę cierpiącą rodzinę. Ta sprawa nie leży w moich kompetencjach. I co teraz robimy? Idę na policję. Nancy, nie rób z tego melodramatu. Czy ma pani na myśli GPU, czyli Policję Państwową? Mam na myśli jakikolwiek organ władzy, który zapewni bezpieczeństwo tej kobiecie i pozwoli jej na wyjazd z kraju. Tak, to może zrobić tylko GPU. Proszę, kto stoi na czele GPU? Zobaczę się z nim. Chyba Jagoda. Ale przypuszczam, że on już czytał ten telegram. A GPU nie traktuje przychylnie interwencji cudzoziemców. Słusznie, to nie jest nasza sprawa. Owszem, to jest nasza sprawa. Ja mam zamiar podjąć dalsze kroki. Ale odłóżmy to na później. Omówimy to wszystko dokładnie w pociągu do Leningradu. Ale ty chcesz mnie najwyraźniej zmusić do bierności. Ale nic podobnego. Chcę tylko, żebyśmy działali rozsądnie. Dla dobra tej kobiety. Jeśli ta kobieta istnieje. Co? A czy pomyśleliście o tym, że ta depesza może być nieautentyczna? No, oczywiście, że jest autentyczna. A skąd wiesz? Przecież nie należy wykluczyć tego, że komuś zależy na tym, żeby nas postawić w trudnej sytuacji. Ja znam mnóstwo ludzi, którzy byliby szczęśliwi, gdybyśmy wyszli na durniów. Nie, będziemy działać w imieniu kobiety, która nie istnieje, zostaniemy skompromitowani. Bolszewicy będą triumfować, kapitaliści niesłusznie oskarżają Związek Radziecki i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie, nie możemy działać na oślep. Musimy rozważyć wszystkie sytuacje. Bardzo słuszna uwaga. Dobrze, musimy pojechać zaraz do GPU. I sprawdzić, czy ta kobieta istnieje, czy nie. Nancy ma rację. Trzeba działać tu i teraz. Waldorf, ja wiem, że ty i Nancy jesteście najbardziej impulsywną parą na zachodniej półkuli, ale teraz jesteśmy na wschodzie. I podejmij wreszcie próbę uspokojenia swojej upartej żony. Znam go. On nie zrobi nic. Jest starym, upartym, apodyktycznym kozłem. Nie wierzę, że to jest próba skompromitowania nas. Ta sytuacja okropnie mnie zdenerwowała. Załóżmy, że ta kobieta istnieje naprawdę. Wyobraźmy sobie, że jest jedną z nas. Mamy wpływy, powinniśmy je wykorzystać. Być może pan ambasador zechce zaproponować jakąś drogę postępowania. Och, byłbym panu wdzięczny, gdyby pan porozmawiał z panem ambasadorem. Z góry panu dziękuję, bardzo dziękuję. Nancy, proponuję, żebyś wróciła na przyjęcie. Zaraz do ciebie dołączę. Chcę zapalić. Lordzie Astor? Słucham. Zapewne pan mnie nie pamięta. Thomas Harvey z Chicago Daily News. Byłem na dworcu, by państwa powitać. Nie udzielam wywiadu, więc jeśli pan... Nie proszę o wywiad. Chodzi mi o panią Krynin. Skąd pan wie o pani Krynin? Ludzie z waszej sfery mają zwyczaj mówić podniesionym głosem. Aha. Więc o co chodzi? Moglibyśmy łatwo dowiedzieć się, czy ona istnieje naprawdę, czy nie. W jaki sposób? Możemy do niej pojechać. Przecież ma pan jej adres. No nie wiem, mamy zamiar skorzystać z rady ambasadora. Mogę panu powiedzieć, co doradzi wam ambasador. Zakładając, że pani Krynin istnieje, powie to, co mówią wszyscy ambasadorowie. Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać zezwolenie dla pani Krynin na wyjazd ze Związku Radzieckiego. Chyba tak brzmi to zdanie, prawda? Ale chyba o to właśnie chodzi. Lordzie Astor, proszę mi wierzyć, że w tej sprawie nikt nie kiwnie palcem w bucie. Ale załóżmy, że waszej ambasadzie uda się wyjednać zezwolenie na wyjazd dla pani Krynin. Dokąd ona chce jechać? Do Stanów Zjednoczonych. W takim razie będzie musiała starać się o wizę tak jak wszyscy. Czy pan myśli, że mój rząd daje jej wizę tak od ręki? Przecież pan wie, jak wyglądają tego rodzaju sprawy. Rządy starają się zawsze sprawić przyjemność innym rządom.
a nie zwykłym ludziom. Pański ambasador umieści panią Krynin w teczce z napisem sprawy do załatwienia i tam pozostanie ona na zawsze. Sir, jedźmy do niej zaraz po przyjęciu. Mamy wieczorem jechać do Leningradu. Zapewniam pana, że będzie pan miał mnóstwo czasu przed odjazdem tego pociągu. Sądzi pan, że powinienem zawieźć kwiaty, pani Krynin? Nie sądzę, by spodziewała się kwiatów. Kto to? Przyjaciel. Pani Krynin? Kim pan jest? Nazywam się Thomas Harper. Jestem amerykańskim dziennikarzem. Przyprowadziłem pewnego dżentelmena, który przyjechał za mną. Proszę was, odejdźcie. Przestańcie mnie dręczyć. Pani Krynin, my jesteśmy tu po to, żeby pani pomóc, a nie po to, żeby pani zaszkodzić. Dobry wieczór. Proszę. Dobry wieczór. Pani Krynin, chcę pani przedstawić... Czy jesteście aż tak okrutni i pozbawieni serca? Nie mogliście przyjść w dzień. Wiecie, co oznacza pukanie do drzwi po zmroku. Pani Krynin, my jesteśmy tu po to, żeby pani pomóc. Nie wiecie. Nie macie pojęcia. Oni mogą tu przyjść. Zawsze przychodzą po ludzi, gdy jest ciemno. Bardzo mi przykro, ale musieliśmy się z panią zobaczyć. Proszę nam uwierzyć. To wódka. Dobrze pani zrobi. Proszę wypić. Jeszcze jedno? Kim jest ten człowiek? To jest Lord Astor. Przyjechał z Anglii. Chce pani pomóc. Jak? Jak on może mi pomóc? I dlaczego? Dlaczego miałby chcieć mi pomagać? Pani mąż. Czy coś się stało? Mojemu mężowi, mojemu synowi, co? Nic się nie stało. Niech się pani nie denerwuje i proszę się uspokoić i dać mi powiedzieć wszystko do końca. Lord Astor składa wizytę w Związku Radzieckim razem ze swoją żoną i dramaturgiem George'em Bernardem Shaw. Bernard Shaw? Czy pan go zna? Tak. Mój Boże. Ja... jestem specjalistką od zagranicznej literatury. To także liczy się tu przeciwko mnie. Jestem wielbicielką pana Bernarda Shaw. Szczególnie podoba mi się Święta Joanna. To bardzo piękna sztuka. Żona lorda Astora, która jest członkiem brytyjskiego parlamentu, i pan Bernard Shaw otrzymali dzisiaj depeszę od pani męża, który prosi ich o pomoc. Mój mąż jest szalony. Czy nie widzicie, że jest obłąkany? Przecież oni mnie wywiozą, ukarzą mnie, a ja nie zrobiłam nic złego. Proszę powiedzieć panu Bernardowi Shaw, że niczego złego nie zrobiłam. Jestem niewinna, chcę tylko połączyć się z mężem. To nie jest przestępstwo, to nie jest grzech. Ja nie próbuję zniszczyć Związku Radzieckiego. Pani Krynin, proszę nam wierzyć, obydwoje z żoną będziemy interweniować w pani sprawie u członków rządu radzieckiego. A co zrobi pan Shaw? Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie w jego imieniu. Przecież jedno jego słowo. Jak już powiedziałem, nie mogę zaręczyć, że pan Shaw zrobi cokolwiek. Dlaczego nie chce mi pomóc? Nie powiedziałem, że pan Shaw... nie chcę pani pomóc. Nie omówiliśmy tej sprawy szczegółowo, ale być może pan Shaw sądzi, że jego pomoc może tylko pogorszyć pani sytuację. Nie, niech pan mu powie, żeby interweniował. Niech pogorszy moją sytuację, ale przynajmniej pokaże tym ludziom, że nie aprobuje ich okrucieństwa. Obydwoje z żoną zrobimy wszystko, co w naszej mocy, a tymczasem... Musi pan iść. Musi pan natychmiast stąd wyjść.
jeżeli się dowiedzą, że pan tutaj jest. Bo spotka mnie nieszczęście. Ja nie mogę nic zrobić, pan też nie może nic zrobić. Może jeszcze trochę wódki. Proszę. Proszę pani, ja tylko proszę, żeby pani zachowała spokój. Jak łatwo jest dawać rady. Jak łatwo jest mówić, proszę zrobić to, proszę zrobić tamto. A czy pan wie, co to znaczy lęk? Czy kiedykolwiek pan się bał? To znaczy, czy bał się pan o swoje życie? Czy kiedykolwiek siedział pan samotnie w pokoju, wiedząc, że na zewnątrz istnieje świat, w którym wszyscy chcą pana skrzywdzić? Czy pan Bernard Shaw kiedykolwiek przeżywał lęk? Czy rząd pana Shawa mówi mu, czy może podróżować, czy nie? Czy może pisać, czy nie? Ja mogę znieść głód. Mogę znieść zimno, ale boję się bólu fizycznego i psychicznego. Boję się bólu, na jaki narażą mnie upokorzenia i tortury. Chcę, żeby mój mąż i syn byli znowu ze mną. Ale wiem, że kiedy wrócą, zostaną rozstrzelani. Chcę jechać do nich. Ale wiem w głębi duszy, że nigdy do tego nie dojdzie. Mamy nadzieję spotkać się z wdową po Leninie, panią Krupską. Myślę, że ona zrozumie i zechce pomóc. Wy nic nie wiecie. O niczym nie macie pojęcia. Krupska nikomu nie może pomóc. Jest przecież wdową po Leninie. Ona jest więźniem, tak samo jak ja. Istnieje tylko jeden człowiek, który mógłby mi pomóc. A mianowicie? Lepiej już idźcie. Krynina, wy nic nie wiecie. O niczym nie macie pojęcia. Krupska nie może nikomu pomóc. Astor, przecież jest wdową po Leninie. Krynina, Krupska jest więźniem. Tak samo jak ja. Istnieje tylko jeden człowiek, który mógłby mi pomóc. Astor, a mianowicie cisza i potem Krynina. Lepiej już idźcie. Kiedy oni wyjeżdżają? W najbliższy czwartek. Nie robić nic, póki nie wyjadą. Rozumiem. I pozwólcie im pytać o wszystko. Nasi ludzie mają odpowiadać, to nie leży w moich kompetencjach, zobaczę, co się da zrobić i tak dalej. Jest jeszcze jeden problem. No. Krupska przysparza nam wiele kłopotów. Pisze listy, w których żąda spotkania z Shawem. Żąda? Żąda. Powiedz ode mnie Krupskiej, żeby się zachowywała przyzwoicie. Jak nie będzie grzeczna, znajdziemy Leninowi nową wdowę. Dziękuję ci, moja mała nas. A prezent? Ja jestem twoim prezentem. Najlepszym prezentem na świecie. Postanowiliśmy uczcić cię dopiero po powrocie do Anglii. Dobrze spałeś? Ludzie, którzy mają czyste sumienie, zawsze dobrze śpią. Dali ci niewątpliwie najlepszy apartament w hotelu. My mieszkamy w celach, co zdaje się pasuje do sytuacji. Kiedy wstałeś? 2 godziny temu. Nie zapomnij, że masz dziś wieczorem wygłosić przemówienie. Nie zapomnę.
Myślałam, że może porobisz jakieś notatki. Moja mała Nancy, ty coś knujesz. Zawsze to po tobie potrafię poznać. Do czego zmierzasz? Chciałam prosić cię o przysługę. Zwracam się do ciebie nie jak do cara, ale jak przyjaciel. Rozumiem. Pani Krynin. Wiesz, że jesteś szatanem w kobiecym ciele. Prześladuje mnie to, co powiedziała do Waldorfa. Wystarczy jedno słowo pana Shawa. Kochanie, ja mam naprawdę ogromne doświadczenie w tych sprawach. Od dawna proszę mnie, żebym występował na rzecz uwalniania więźniów politycznych. We Włoszech, w Niemczech, w Rosji, w Ameryce, wszędzie indziej. Zawsze zapewniałem, że jedno moje słowo wystarczy. A w rezultacie położenie ofiary zawsze się pogarsza. Nie wierzę w to. Ale to prawda. Kiedy cudzoziemcy wtrącają się w takie sprawy, władcy danego kraju nie tylko czują się urażeni, ale jeszcze uznają to za dowód, dodatkowy dowód nielojalności i wrogości oskarżonego. Bzdury. Wspomnij o pani Krynin w swoim urodzinowym przemówieniu. Powiedz, że uważasz za haniebne postępowanie władz, które nie puszczają jej do Ameryki, żeby połączyć się z mężem i synem. To miałoby fatalne skutki. Dla kogo? Wierz mi, Nancy, odmawiam ci z najwyższą przykrością, ale nie widzę sposobu, żeby pomóc tej kobiecie. Dobrze. Jeżeli nie możesz zdobyć się na wzmiankę o pani Krynin, wspomnij przynajmniej o głodzie. O jakim głodzie? Na litość boską. Każdy człowiek, którego spotykaliśmy w tych dniach, mówił nam o Ukrainie. Jej mieszkańcy są celowo skazywani na śmierć głodową. Bzdury. Wszyscy mówią nam o głodzie. Jaki głód? Jemy przecież bardzo dobrze. Karta dań w tym hotelu jest wystarczająco obszerna. Czego możemy jeszcze wymagać? Jesteś obrzydliwy. Nie widziałeś, kiedy na bankietach, które wydają na naszą cześć, tłumaczki pakują sobie do torebek resztki jedzenia, robią to dlatego, że są głodne? Nie, nie widziałem. Nie widziałeś, bo nie chciałeś widzieć. Na litość boską, jesteś śliski jak węgorz. Ale nie pozwolę, żebyś mi się wyślizgnął spod palców. Odrzucasz jakąkolwiek krytykę tego systemu, prawda? Fundamentem przyszłości będzie ustrój socjalistyczny, który został wprowadzony w życie tu, w tym kraju. A ja nie zrobię nic, żeby podważyć choćby jeden jego fragment. Możesz sobie mówić, co chcesz, ale nasz system jest nieporównywalnie lepszy. A wiesz dlaczego? Dlatego, że pozwala ludziom, którzy pod względem poglądów politycznych stoją na przeciwległych krańcach kuli ziemskiej, takim ludziom jak my, pozostać prawdziwymi przyjaciółmi. Jesteśmy więcej niż przyjaciółmi. Czy mogę do ciebie mówić, ukochana? Go spróbuj. Zbieraj się, Bilacie. Masz przed sobą długi dzień. Nie wiem, kto wymyślił na moją cześć wyścigi konne. Wiesz, jak nazwali jeden z biegów? Gonitwa o nagrodę Bernarda Shaw. Nie przejmuj się gonitwą. Pomyśl o przemówieniu, o pani Krynin, o głodzie. Ale tutaj nikt nie mógł wiedzieć, że jestem jedynym Irlandczykiem, który w życiu nie był na wyścigach. George. O co chodzi? Wspomnij o pani Krynin i o głodzie. Dla twojego własnego dobra. Proszę. Dobry wieczór. Przyszedłem, ponieważ... A dlaczego pan ambasador nie pofatygował się osobiście? Tak, tak, on się wybierał, ale zaszło coś ważnego, a ponieważ cały starszy personel był... Wszyscy byli zajęci, pan ambasador prosił mnie. Bardzo mi przykro. No dobrze, młody człowieku. A co było na tyle ważne, że pan ambasador nie mógł przyjść do naszego hotelu i powiedzieć nam o tym osobiście? Kazał mi przekazać dobrą wiadomość.
W istocie dwie dobre wiadomości. Po pierwsze, są państwo zaproszeni do Stalina. Brawo! Kiedy? Dziś wieczorem. Dziś wieczorem? O której? O 8:00. Samochód z Kremla przyjedzie po państwa o 7:45. Dlaczego nie zawiadomił nas o tym wczoraj? Albo przedwczoraj. Przecież musiał zaplanować to wcześniej. Po co te wszystkie tajemnice i dramatyczne decyzje podejmowane w ostatniej chwili? Naprawdę trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, ale on lubi robić ludziom niespodzianki. Powiedział pan, że są dwie dobre wiadomości. Ach, tak istotnie. Pan ambasador kazał mi pana zawiadomić, że będzie walczył. To znaczy, że podejmie wszelkie możliwe działania na rzecz pani Krynin. No dobrze, niech rządy załatwią te sprawy między sobą. To będzie najlepszy sposób, żeby pomóc tej biednej kobiecie. A co konkretnie zamierza pan ambasador? Obiecuję, że zwróci się ze zdecydowanym apelem do radzieckiego rządu i użyje wszystkich swoich wpływów, aby wyjednać dla pani Krynin zezwolenie na natychmiastowe opuszczenie kraju. Doskonale. To będzie na pewno skuteczne. No miejmy nadzieję. Dziękuję bardzo, panie Watson. Nie chcemy pana zatrzymywać. Nie, nie. Poczekam na dole, dopóki nie przyjedzie ten samochód. Bardzo dziękuję. Będę na dole. Wiecie, że czuję się naprawdę bardzo podniecony. To będzie najważniejszy akcent naszej wizyty. Nancy, lepiej będzie, jak się przygotujesz. Mamy bardzo mało czasu. Nie powinniśmy wspólnie zastanowić się, co mu powiedzieć? Ja wygłoszę słowo wstępne, a potem sytuacja rozwinie się naturalnie, tak jak w scenie w sztuce. A sceny w twoich sztukach nigdy nie rozwijają się naturalnie. Dobrze, a jak się będziemy zwracać do niego? Przecież chyba nie panie Stalin, to nie brzmi najlepiej. Powiedziano mi, że prawidłowa forma brzmi panie sekretarzu generalny. A ja będę mówił do niego towarzyszu. On dla mnie jest towarzyszem i tak go będę tytułował. A ja nie będę się do niego zwracała w żaden określony sposób. Przypominam urodziny. Lady Astor. Dobry wieczór. Pan Bernard Shaw. Towarzyszu Stalin. To wielki zaszczyt dla mnie. Najlepsze życzenia urodzinowe. Dziękuję, dziękuję. To bardzo miło, że o tym pamiętaliście. Wicehrabia Astor. Siadajcie, proszę bardzo. Nie potrafię wam powiedzieć, jak bardzo się cieszyłem na to spotkanie. Czy wszyscy piją herbatę? To jest rosyjska herbata. Czy był pan zadowolony z obchodów urodzinowych? Owszem, bardzo zadowolony, dziękuję. Ale muszę wyznać, że zaskoczyły mnie trochę wyścigi konne. Zwłaszcza gonitwa o nagrodę Bernarda Shaw. Wiedząc, że w państwie socjalistycznym nie ma konkurencji, sądziłem, że wystarczuje tylko jeden koń. Ale pomyliłem się. Nie jestem za hazardem, nawet jeżeli w gonitwie statuje tylko jeden koń. Wczoraj w Pałacu Sowietów w czasie uroczystości pan Bernard Shaw wygłosił wspaniałą mowę. Tak, wspaniałe przemówienie. No, dziękuję za te słowa, ale to nie było wspaniałe przemówienie. Plotłem jakieś głupstwa. Niech pan się nie przejmuje. Ludzie z pewnością pomyśleli, że jest pan po prostu pijany. Rosjanie są bardzo tolerancyjni dla pijaków. Ja jestem abstynentem. A ja zwolenniczką ruchu na rzecz wstrzemięźliwości. A myślę, że podziałał na mnie upał. Wyrażam ubolewanie. Nie mamy wpływu na pogodę, ale pracujemy nad tym. Towarzyszu Stalin, przyjaciele uznali, że byłoby najlepiej, gdybym ja wygłosił słowo wstępne. Pragnę więc
podziękować wam, że zechcieliście nas przyjąć. Przyjechałem tutaj, żeby na własne oczy zobaczyć wasze osiągnięcia. Nakłoniłem obecnych tu przyjaciół do udziału w tej podróży, gdyż, oględnie się wyrażając, nie podzielają moich poglądów. Chciałem, żeby poznali naocznie, czym jest socjalizm, na czym polegają jego sukcesy. Historia poucza nas, że cywilizacje, kiedy osiągają swój najwyższy punkt rozwoju, tak właśnie jak w tej chwili osiągnął to Zachód, ulegają gwałtownej degeneracji, w wyniku której następuje ich upadek. Przyszedłem, zobaczyłem, bolszewizm zwyciężył. Jestem socjalistą. Uważam się za rewolucjonistę. Jestem całkowicie po waszej stronie. Przyszłość należy do Rosji. Wszystko wskazuje na to, że stary zachodni porządek jest w odwrocie. Bardzo dziękuję za te słowa. Z tego, co pan powiedział, wynika, że wasz pobyt tutaj został zorganizowany w sposób zadowalający. Bardzo zadowalający, dziękuję. Nas przede wszystkim najbardziej interesowali mieszkańcy waszego kraju, zwykli ludzie. I spotkaliśmy wielu z nich. Bardzo ich polubiliśmy. Mieliśmy też okazję poznać kilku sławnych waszych obywateli. Właśnie dziś z Lady Astor mieliśmy okazję poznać Maksyma Gorkiego, wielkiego radzieckiego pisarza i wielkiego człowieka. Tak, zgadzam się. Warto tu chyba odnotować pewne interesujące zjawisko. Otóż we wszystkich krajach świata wielki pisarz był zawsze buntownikiem. To prawda. Natomiast tu, w Związku Radzieckim, po raz pierwszy w dziejach, pisarz czy intelektualista jest rewolucjonistą, ale nie można go zaliczyć do opozycji. Myślę, że Związek Radziecki zapalił nowe gwiazdy na nowym niebie. Marks zrobił ze mnie człowieka. Natchnął mnie wiarą, a wiara była podnietą do rebelii i buntu. Tak. Czy poznał pan również innych przedstawicieli inteligencji? W Domu Starców, wspaniałym ośrodku, spotkaliśmy Konstantina Stanisławskiego, który był cudownie spokojny i dziwnie ożywiony. Muszę panu pogratulować świętej Joanny. Właśnie niedawno ją przeczytałem. Szkoda, że nie widziałem tego na scenie. Jestem zapalonym miłośnikiem teatru. Dziękuję bardzo, dziękuję. Mamy nadzieję, że uda nam się przed wyjazdem jeszcze odwiedzić Nadjeżdżę Krupską. Ale przedstawiciele władz zdawali się myśleć, że to niemożliwe. Gdybym nie był bardziej uświadomiony, powiedziałbym, że wprowadzają nas w błąd. Zajmę się tym. Towarzyszka Krupska była ostatnio przeziębiona, poza tym jest bardzo stara i ma naturę samotnika. Tak. Być może wypada oddać na chwilę głos pańskim towarzyszom podróży. Co na panu zrobiło wrażenie, lordzie Astor? Mnie, panie sekretarzu generalny, najbardziej zainteresowało Muzeum Rewolucji. Tak, to bardzo interesujące. Ale uważam, że należałoby zamknąć tego rodzaju muzeum. Jeżeli w młodym Rosjaninie, który odwiedza to muzeum, nagle zapłonie ogień podziwu dla tych wszystkich dzielnych ludzi, którzy mordowali carów, arystokratów, szefów policji. Może on nagle obrócić ten swój entuzjazm przeciwko wam, towarzyszu. Przeciwko komisarzom, przeciwko szefom GPU. Nie, nie. Zamknijcie to Muzeum Rewolucji. Ja chciałabym zadać panu kilka pytań. Prasa światowa zwykła nazywać pana dyktatorem.
Czy jest pan dyktatorem? Nie, proszę pani. Nie jestem dyktatorem. Ci, którzy używają tego słowa, najwyraźniej nie rozumieją radzieckiego systemu rządów i metod partii komunistycznej. Żaden człowiek, ani żadna grupa ludzi nie może dyktować swojej woli. Decyzje są podejmowane przez partię i wcielane w życie przez jej wybieralne organy, to znaczy Komitet Centralny i Biuro Polityczne. Dobrze. Więc kiedy wasza partia ukróci carskie postępowanie waszego rządu? Chyba nie rozumiem, co pani ma na myśli. Chcę zapytać, kiedy przestaniecie rozstrzeliwać swoich oponentów? Dlaczego zabiliście tak wielu Rosjan? I kiedy to się skończy? Mogę panią zapewnić, że konieczność drastycznego rozprawiania się z więźniami politycznymi rychło zniknie. Żyjemy w stanie wojny. W okresie umacniania się komunistycznego państwa egzekucje są niestety nieuniknione. Sama pani wie najlepiej, że istnieje wielu ludzi, którzy chcieliby zobaczyć upadek komunizmu na własne oczy. Żeby to dobrze zrozumieć, powinna pani przyjrzeć się historii swojego własnego kraju. Na przykład Cromwell. On dobrze wiedział, co trzeba zrobić w Irlandii i nie cofnął się przed tym, co było konieczne. A przecież był człowiekiem, jak to nazywacie, religijnym. Wierzył w Boga, prawda? A co z wolnością słowa? Wszędzie spotykamy ludzi, którzy używają wyświechtanych sloganów, powtarzają te same zdania. W Związku Radzieckim nie ma prawdziwej wolności słowa. Rosjanie są przynajmniej uwolnieni od iluzji demokracji. Pan Shaw jest jak zwykle przewrotny, więc zrobię to, co zwykle, zignoruję go. Proszę mi powiedzieć, czy Związek Radziecki zrezygnował już z planów wywołania światowej rewolucji? Myśmy nigdy nie mieli takich zamiarów, proszę pani. Miło mi to słyszeć. A teraz moja kolej. Zawsze chciałem się dowiedzieć, w jaki sposób Anglia zdołała zbudować tak wielkie imperium. To proste pytanie. Anglicy są narodem rabuciów i zagrabili te tereny. Wręcz odwrotnie. I mówię to jako bezstronna Amerykanka. Anglicy zbudowali swoje imperium, ponieważ ich charakter został ukształtowany przez Biblię. Tak, przez Biblię, która uczyniła z nich misjonarzy, pionierów, wojowników. Rosja też mogłaby stać się wielka, gdybyście zamiast bałwochwalczej religii wrócili na nowo do Biblii. Czy zamierzacie tak postąpić? Tego jeszcze nie wiemy. Interesuje mnie też pan Churchill. Winston Churchill, naprawdę? Dlaczego pan Churchill jest tak antyrosyjski? Dlaczego oskarża nas o najbardziej nikczemne i oburzające zbrodnie? Czy on celowo stara się wywołać wojnę przeciwko nam? Jest najwyraźniej człowiekiem bystrym, ale przecież ta jego obsesja go ośmiesza. Bystry człowiek, który się ośmiesza, panie sekretarzu generalny, nie jest w Anglii szczególnie rzadkim zjawiskiem. Churchill ma bzika na punkcie Rosji. Macie rację, towarzyszu, to jest obsesja i to niezdrowa obsesja. Churchill jest beznadziejnie staroświecki, upiera się przy swoich błędnych poglądach. Panie Shaw, wysoko cenię zdolności pana Churchilla. On umie dobrze pisać, prawda? No nie ulega żadnej wątpliwości. Jesteś człowiekiem energicznym i dowcipnym. To także nie ulega żadnej wątpliwości, ale jego poglądy na temat Rosji są przestarzałe co najmniej o stulecie. A jakie stanowisko, waszym zdaniem, obejmie pan Churchill, kiedy konserwatyści wrócą do władzy? Nie obejmie żadnego stanowiska. Naprawdę?
Posunę się jeszcze dalej i powiem, że Churchill to zgrana karta. Zapamiętajcie moje słowa. Zgrana karta. Naturalnie wiecie na ten temat więcej niż ja. Ale moim zdaniem człowiek o tak wielkich zdolnościach zajmie w końcu stanowisko pozwalające mu mieć wielki wpływ na politykę. Mimo to jestem zdezorientowany, bo przecież żaden inteligentny Anglik nie uwierzy w te bzdury, które on opowiada o Rosji. Jeśli można tak powiedzieć, wasz błąd, towarzyszu, polega na przekonaniu, że istnieją inteligentni Anglicy. Anglicy nie są inteligentni, dlatego nie doceniają wagi centralnego planowania. Warto, żeby pan wiedział, że pan Shaw zbił na obrażaniu Anglików wielki majątek. To prawda. Ja myślę, panie sekretarzu generalny, najlepiej byłoby, gdyby pan zaprosił Churchilla do Rosji. To doskonały pomysł. Mógłby tu na miejscu wyładować swoją niechęć do tego kraju. Tak. Byłbym bardzo rad, mogąc podejmować pana Churchilla w Moskwie. Chcę państwu podziękować za to, żeście mnie odwiedzili. To było dla mnie bardzo pouczające. Będę wdzięczny, jeśli razem postanowimy nie przekazywać prasie szczegółów dotyczących naszego spotkania. Mam oczywiście na myśli tutejszą prasę. Traktuję tę naszą wymianę zdań jako rozmowę prywatną. Naturalnie wiem, że po powrocie do kraju zechcecie o tym mówić i pisać, szczególnie pan, Lordzie Astor, jako właściciel gazety. Ja zapewne tego nie zrobię, panie sekretarzu generalny, ale zastąpią mnie inni. Tak czy owak zapewniam, że w czasie pobytu w Związku Radzieckim nie wydamy żadnego oświadczenia i też nie będziemy odpowiadać na pytania. Dziękuję. Ja chciałbym jeszcze powrócić do naszego spotkania z panią Nadjeżdżą Krupską. Polecono mi doręczyć jej pewną książkę do rąk własnych. Postaram się osobiście nakłonić Krupską do tego spotkania. Zobaczymy, co się da zrobić. Dziękuję. Jeszcze raz dziękujemy, że zechcieliście nas przyjąć, towarzyszu Stalin. Wracaj tu z Jagodą. Sukinsyn! Żarty! Żarty, żarty! Życie to nie jest temat do żartów. Zauważyliście, że on się śmieje wyłącznie z własnych dowcipów? Zawsze kieruje rozmowę na siebie. Gdybyśmy nie mówili o nim, rozmowa nie miałaby żadnego sensu. A co mnie oburza najbardziej, to to, że on przyjeżdża do obcego państwa i bez przerwy krytykuje Anglię. Kraj, w którym mieszka i na którym zbił olbrzymi majątek. Gryzie rękę, która go karmi, bydlak. Spójrzcie tylko na to przemówienie z okazji urodzin. Skandal! Można chwalić cudzy kraj, nie potępiając własnego. Istnieją jakieś zasady postępowania. Ja jestem abstynentem, towarzyszu. Nigdy nie ufajcie człowiekowi, który nie pije. To znaczy, że się boi. Boi się, że nie zapanuje nad sobą. Boi się, że powie coś, czego będzie później żałował. Że alkohol odsłoni jego słabości, a my się dowiemy, jaki on jest naprawdę. Powiem wam, w każdych okolicznościach mogę usiąść do stołu z Churchillem. A pan Shaw nie jest najbardziej inteligentnym człowiekiem na świecie. A Lady Astor, jedyna osoba z charakterem.
Bardzo się ucieszyłem, towarzyszu Stalin, kiedy zapytaliście o Churchilla. To jest dla nas bardzo cenna informacja. Wprowadziliście ten temat w sposób mistrzowski. A wiecie, dlaczego zapytałem o Churchilla? Bo on stanowi dla nas realne zagrożenie. Zgrana karta. Idioci, wierzcie mi, kiedy Churchill dojdzie do władzy, nie jeśli, tylko kiedy dojdzie do władzy, wypowie nam wojnę. Zapamiętajcie moje słowa. On nie jest durniem. On jest potworem. Jest też pijakiem, mam meldunki. A pan Shaw jest okropnym dramaturgiem. Pisze propagandowe sztuki, jak Brecht. Niedawno grupa proletariackich dramaturgów ofiarowała mi swoje utwory. Wystarczyło rzucić na to okiem, żeby się przekonać, że nie ma tam żadnych artystycznych wartości. Tylko nudne, tępe slogany. Powiedziałem im, wracajcie do Szekspira. On jest przykładem, który powinniście naśladować. Nie piszcie propagandowych sztuk. Propagandę zostawcie mnie. Jeżeli się będzie widzów karmić propagandą, teatry zaczną świecić pustkami. Ludzie ciężko pracują i chcą chodzić do teatru z zupełnie innych powodów. Przynajmniej ja tego chcę. Dlatego właśnie lubię na przykład Zmartwychwstanie Tolstoja. Taki utwór pozwala człowiekowi głęboko odetchnąć, spojrzeć poza gwiazdy. A Czechow jest nieskończenie lepszy od Bernarda Shaw. Czechow pisze o ludziach. A wszystkie postacie w sztukach pana Shawa mówią tym samym językiem, co on. Tyle, że autor nadał im inne imiona. No i trudno odróżnić kobiety od mężczyzn. Nie chcę też żadnych odstępstw od ideologii. Doskonale pamiętam powiedzenie Lenina. Najmniejsze rozluźnienie w dziedzinie ideologii doprowadzi do utraty władzy przez partię. Jeżeli w sztukach tego Shoa jest cokolwiek, co jest niezgodne z linią partii, nie wolno tego grać. Przeglądnijcie to wszystko. Dokładnie. Przeglądnijcie dokładnie, tak jakbyście szukali wszy w jego brodzie. Weźcie sobie coś do picia, siadajcie. Nienawidzę intelektualistów, inteligentów, bo można ich kupić bardzo tanio. Wszyscy są kurwami, bez wyjątku. Chcą być jak najbliżej władzy. Widziałem, jak padają na kolana z wywieszonymi jęzorami, gotowi lizać mój tyłek. No, towarzysze, wypijmy. Gorki jest najlepszym przykładem na to, co mówię. Tak. Gorki jest naszym człowiekiem, a inni pisarze nienawidzą go z tego powodu. Gorkiego też łatwo było kupić. Wystarczyło, że nazwaliśmy jego imieniem jedną ulicę, jedno miasto. No i teatr w Moskwie. Ktoś zgłosił obiekcję. Powiedział, że w zasadzie to jest teatr Czechowa. Nie szkodzi, powiedziałem. Musimy przywiązać Gorkiego do partii mocnym sznurem. No i przywiązaliśmy. Bardzo tanio. W końcu ile kosztuje zmiana nazwy teatru? Co on takiego napisał?
Jeżeli nieprzyjaciel odmawia poddania się, musi być zniszczony. Ha! Zobacz, Gorki, wielki humanista, przedstawiciel inteligencji. Jestem pewny, że tego Shoa też można kupić, tylko Brytyjczycy są za głupi, żeby wiedzieć, jak to zrobić. Dlaczego nie dali mu żadnych odznaczeń? Podobno odrzucał wszystkie proponowane mu godności. Odrzucał, odrzucał. Naturalnie, że odrzucał. Łatwo się domyślić, dlaczego. On chce się przedstawiać jako człowiek szlachetny, nieskazitelny, moralny. Wielki Bernard Shaw odrzucił wszystko, co mu proponowali Anglicy. Tylko zrobił jeden wyjątek. Co przyjął? Nagrodę Nobla. Dlaczego? Bo były z tym związane pieniądze. Bardzo duże pieniądze. Nie mówcie mi o pisarzach. Zwłaszcza o socjalistycznych pisarzach. Mają tylko dwóch bogów. Pieniądze i władzę. Żaden pisarz nie kieruje się moralnością. Tylko interesem własnym. Ale ja wiem, jak z nimi grać. Intelektualiści wyśmiewają się ze mnie. Nie, nigdy, towarzyszu, nigdy. A poza tym nie sądzę, żeby takiego chemika jak ja można by nazwać intelektualistą. Za moimi plecami nazywają mnie gruzińskim wieśniakiem, w którego głowie nie powstała ani jedna oryginalna myśl. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś mówił coś podobnego. I żaden z moich agentów nie poinformował mnie o tego typu wypowiedziach. Ja bez twoich agentów wiem, co o mnie mówią. Ale nie bój się. A ich potrafię zmusić do tego, żeby tańczyli, jak im zagram. Napijmy się. Lenin miał rację. Musimy znaleźć zajęcie dla każdego utalentowanego szubrawca. Więc pozwólmy, żeby pan Bernard Shaw piał hymny na naszą cześć. Można zrobić coś cennego nawet ze śmieci. Tylko chcę, żeby dokładnie śledzono, co on pisze i co mówi. Myślisz, że on miał rację? W sprawie tego Muzeum Rewolucji. Nie wiem, co on powiedział, co on mówił. Że to muzeum może podsunąć młodym ludziom pewne pomysły. Że jeżeli będziemy gloryfikować tych, którzy pozbyli się cara, to młodzi ludzie mogą pozbyć się nas. Tak mówił? Tak. Chyba jest szalony. Co mamy zrobić w sprawie Krupskiej? Niech się spotkają. Oboje są starzy. Nie gadają, co chcą. Kogo obchodzi Krupska? Ale czy nie uważacie, towarzyszu, że ta wizyta jednak była pożyteczna? Nie martw się. Twoja żona postąpiła słusznie. Naturalnie, że jego wizyta była pożyteczna. Zobaczycie. Zaraz po powrocie zacznie piać hymny pochwalne na moją cześć. I dalej będzie obrzucał Zachód gnojem. Wiecie, co powinniśmy zrobić? Przyznać mu emeryturę państwową dla zasłużonych. Napiszcie to. Zobaczycie, że nam nie odmówi. Anglikom odmówił, nam nie odmówi. Trzeba ich kupować, wykorzystywać i wypluwać. On zatruwa powietrze. Im wcześniej wyjedzie z Rosji, tym lepiej się będę czuł. Sukinsyn. To jest wyjątkowo napastliwy artykuł. Nie sądzi pan? Takich wypowiedzi było sporo, zwłaszcza pod adresem Lady Astor.
Witam pana, panie Harvey. Dzień dobry. Miło mi pana widzieć. Jestem wdzięczny, że zgodzili się państwo ze mną porozmawiać. Przeczytałem właśnie, co pisze Winston Churchill. O nas? O tobie i o George'u. Ten artykuł wyprowadzi was z równowagi. Zobaczymy, co ma do powiedzenia Winston. Jesteśmy dorośli, mamy grubą skórę. Pan George Bernard Shaw i Lady Astor mają przynajmniej jedną wspólną cechę. Lubią grać podwójne role i tak pan Bernard Shaw jest równocześnie bogatym i żądnym zysku kapitalistą oraz szczerym komunistą. Jego duchowym domem jest Rosja, ale mieszka wygodnie w Anglii, którą przy każdej okazji obraża i wyszydza. Stalin miał rację, on bardzo dobrze pisze. Podobne, choć inne sprzeczności zaobserwować można w przypadku Lady Astor. Króluje zarówno w Starym, jak i Nowym Świecie, posiada wrażliwe serce oraz ostry i kąśliwy język. Korzysta z gościnności komunistów, ale pozostaje konserwatywnym członkiem parlamentu. Nie ma w tym nic nowego. Winston ciężko pracował nad tym artykułem. A potem stwierdza, oto mamy kraj, w którym inteligencja jest metodycznie niszczona, państwo, w którym niemal milion obywateli skazano za polityczne poglądy na niewolnictwo. Czy to nie dziwne, że uczciwi Brytyjczycy nie znajdują słowa potępienia dla sprawców tych zbrodni, ani słowa współczucia dla umęczonych ofiar? Nigdy nie popierałam i nie popieram ich okrucieństw i zbrodni. Nigdy nie prawiłam im komplementu. Czy możecie państwo podzielić się ze mną osobistymi wrażeniami na temat Stalina? Czy jest dominującą osobowością, czy jest przerażający, czy emanuje z niego aura wielkiej władzy? Bynajmniej. Jest gruzińskim dżentelmenem. Bardzo kulturalnym i bardzo uprzejmym. Pamiętał o moich urodzinach. Osobiście podał mi herbatę. I on nie sprawiał wrażenia człowieka, który posiada wielką władzę. Był odprężony, naturalny, uprzejmy, pogodny. A więc jakie wrażenie wywarł na panu Związek Radziecki? Utrwalił mi się w pamięci rodzaj nowego fanatyzmu religijnego. Byłem zaskoczony socjalistycznymi ikonami. Tylko że zamiast Matki Boskiej i Jezusa wszędzie oglądaliśmy Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina. Zastanawiałem się też, jeżeli rzeczywiście tak wszystko fantastycznie tam funkcjonuje, to dlaczego cały aparat propagandy wszystkich o tym zapewnia? Pewnie dlatego, że to nieprawda. I z pewnego powodu mam wyrzuty sumienia. Nie wie pan, co się stało z panią Krynin? Miesiąc po państwa wyjeździe pojechałem pod adres, pod którym odwiedziliśmy panią Krynin. Otworzyli mi zupełnie obcy ludzie, którzy udawali, że nie znają tego nazwiska. Zatrzasnęli mi gdzieś przed nosem. Gdy wychodziłem z domu, spotkałem małego, może 10-letniego chłopca. Spytałem go, czy tu mieszka i czy wie, które mieszkanie zajmuje towarzyszka Krynin. Ona tu już nie mieszka, odpowiedział. W takim razie, gdzie mogę ją spotkać? Spytałem. A skąd ja mogę wiedzieć? Przyjechali po nią w nocy i wywieźli, odpowiedział. Nie mogłem nic zrobić. Ależ mogłeś. Mogłeś stanąć publicznie w jej obronie. Ja rozmawiałam z Litwinowem. Waldorf pojechał do niej z wizytą. I co osiągnęliście? Nic. Przynajmniej nie odwróciliśmy się do niej plecami. Dlaczego pan tak się upierał, panie Shaw? Dlaczego był pan tak nieustępliwy? Bo Rosja ma rację, a my wszyscy mylimy się. To nie jest prawdziwy powód. Ty świadomie zamknąłeś oczy i zatkałeś uszy. Świadomie zignorowałeś zło, chociaż dobrze wiedziałeś o jego istnieniu. Dlaczego? Pomyśl o cierpieniach, jakie znosił wcześniej ten naród. Przez całe stulecia ci, którzy pracowali i budowali bogactwo, nie mieli wpływu na swoje własne życie. Byli wyzyskiwani, pozbawiani praw przez pasożytów. Rewolucja była konieczna i uzasadniona, a ja byłem zawsze jej orędownikiem. Nienawidzę nędzy i niewolnictwa bardziej niż jakiejkolwiek innej zbrodni. To nie jest prawdziwy powód. Rozumiem, że jesteś humanistą, ale to nie jest prawdziwy powód.
No dobrze, niech cię diabli wezmą, Nancy. Powiem ci prawdę. Wykorzystywałem moją wiarę jako broń przeciwko tym, którymi naprawdę pogardzałem. Tak, gardziłem tymi, którzy nami rządzą. Gardziłem naszymi politykami za ich wygodnictwo, ugodowość, za brak charakteru, za to, że głosili fałszywe hasła demokracji. Pragnąłem tylko sprawiedliwości i posługiwałem się moim socjalizmem jak batem. Ale nie odmawiaj mi moich przekonań, mojej prawdziwej wiary. Bez tej wiary nie mógłbym żyć. Ty nie chcesz zrozumieć prostej, oczywistej prawdy? Rewolucjoniści zawsze byli gorszymi tyranami od tych, których obalali. Lenin i Stalin są gorszymi carami od tych, którzy rządzili w Rosji przed nimi. Zawsze się zastanawiałem nad jednym, panie Show. Jest pan wielkim pisarzem. Dlaczego to panu nie wystarcza? Nie potrafię pojąć, dlaczego pan chce być politykiem. Przez całe życie cierpiałem ucisk ze strony ludzi mniej inteligentnych i zdolnych niż ja. Ludzi pozbawionych całkowicie jakichkolwiek zasad moralnych i piekielnie próżnych. A dlaczego pan uważa, że wy potraficie zrobić to lepiej? Pański socjalizm wydał co najmniej tylu nieudolnych władców, co kapitalizm. Bo mam w sobie siłę życiową, witalność, która mnie nie opuszcza nawet w tej chwili. Czy nie ma pan wyrzutów sumienia w związku z tą wizytą? Bynajmniej. Nasza wizyta utwierdziła mnie tylko w moich socjalistycznych przekonaniach. Czy nie ma pan wstydu? Nie ma pan poczucia winy? Pozwoli pan, że zacytuję siebie samego i powiem... Ja nigdy i za nic nie przepraszam.